się różni banan od czarnej dziury? Czym? Stop, stop, stop! Przepraszam bardzo. O nie! Beata Kempa! Tak, Beata Kempa, są ważniejsze sprawy niż te wasze wygłupy. Wenocha, Wenocha, popatrzcie, co wy z siebie ludzie robicie, jak żeście się poprzebierali? Banda idiotów. Ile trzeba wziąć pieniędzy, żeby się przebrać za coś takiego? Już, witam państwa. Nazywam się Beata Kempa, przyjechałem do państwa z wykładem. Krótko będę mówić. Drodzy rodacy i drogie rodaczki. Lubię spontan. Zwracam się do was tu wszystkich razem i do każdego z osobna. Do ciebie. Zwolniony z pracy wałbrzyski górniku. Do ciebie. Samotnie wychowująca dziecko łódzka włókniarko. Do ciebie, emerytowana nauczycielko, która zapisała się do onkologa na 2034 rok. W końcu do ciebie, bosa, wygłodniała, wysmarowana węglem drzewnym, bieszczadzka czteroletnia sieroto. Wiem, że mimo wszystko waszym największym problemem, który nie pozwala wam spać, jest ideologia gender. Ktoś zapyta, co to w ogóle jest? Niepotrzebnie. Siedź gnoju, się nie odzywaj. Ja mówię. Przyjechałam tu do was, żeby z wami porozmawiać. Ale lepiej będzie, jak ja będę mówiła, a wy będziecie słuchać. Bo tak się lepiej dogadamy. Ja wszystko przemyślałam, więc wy już nie musicie. Ktoś mądrzejszy od nas wszystkich, żeby dać zaszczutym pedofilom chwilę oddechu, zwrócił uwagę na gender. I słusznie. Dziewczynkom każe chodzić się w spodniach, a chłopcom w sukienkach. Chłopcy bawią się lalkami, dziewczynki samochodami. Klockami nie bawi się nikt. Gender zaatakował kolebkę polskości, Kraków. Liczne źródła potwierdzają, że widziano tam dorosłych mężczyzn w sukiennicach. Próbuje się mieszać polskim dzieciom w głowach. Żeby tylko w głowach. Próbuje się mieszać dzieciom w majtkach. Próbuje się tam tak namieszać, żeby dziecko skołowaciało, zgłupiało. Żeby nie wiedziało, jak jest płci. Żeby nie wiedziało, czy do sikania ma stać, czy siadać, czy leżeć, czy jeździć na rowerze. Nie! Nie o taką Polskę walczył pod Cedynią Mieszko I. I jego czechosłowacka żona Dobrawa. I ludzie to kupują. Często zachęcani do tych zakupów przez tak zwanych pożytecznych idiotów, z których wielu to artyści. Na przykład, żeby daleko nie szukać, pseudoartystka ukrywająca się pod pseudonimem Kaja śpiewa: córeczko, wolałabym, żebyś była chłopcem. I ciach chłopa w gacie. Ona śpiewa, a pejsy zadowolonych mocodawców tylko podrygują. Niestety, na tym nie koniec. W żłobkach i przedszkolach małe i niewinne dzieci, zamiast uczyć, jak się wiąże sznurówki, uczy się, przepraszam za to słowo, samogwałtu. Co, Jezus? Tak, tak. Wiadomo, dobrze wiadomo, do czego prowadzi wspomniana czynność. Do zagłady całego narodu i oddania Niemcom całej gospodarki. Do zagłady całego narodu i polonii amerykańskiej. Tylko patrzeć, jak chodniki, ulice, torowiska tramwajowe zaroją się od poprzewracanych o szturówki, o własne szturówki dzieci. Być może nawet zadowolonych. Ale tramwaje tylko na takich czekają. Żeby je przeciąć w pół. Chcemy mieć więcej dzieci, ale nie w ten sposób.
Jeszcze jedna przykra rzecz. Mówię o tym z bólem, ale powiedzieć to muszę. Muszę powiedzieć z tego miejsca, że polski kabaret też ma swoje zasługi w propagowaniu tego dziadostwa. Oto Galeria Niesławy. Pytam ciebie, Igorze, Romku, Marcinie, Leszku, panie Bogdanie. A to tam. Pytam was, przebierańcy, na czyje działacie zlecenie? Co sobie za to kupiliście? Z pewnością dom Janukowicza to przy waszych pałacach zwykła szopa z narzędziami. Takiej zgniliźnie mówimy nie! Moi kochani, kończę, gdyż jadę dalej do Międzyrzecza. Ale pamiętajcie o jednym i strzeżcie tego jednego. Prawdziwa kobieta ma chodzić w sukience, ewentualnie w spódnicy. Prawdziwy facet w spodniach, ewentualnie w sutannie. Albo jeszcze prościej, jeśli do kogoś ta prosta prawda nie dotarła. Mężczyzna ma polować na mamuta, a kobieta ma mu tego mamuta ugotować. A ugotować to może w tym wspaniałym afgańskim garnku. Ale jaki ładny. No. Śliczny. Tak. Ma pan więcej taki? Tak, mam cały magazyn.